Mamy bardzo ciekawe zlecenie. Zrób kapitalny remont podwozia, zawieszenie ma luzy, napraw stukające zawieszenie, czyli głównie zawieszenie, okej. O cholera, ale rudera, jak to wygląda? Fuck me. Nie no, trochę z tą rdzą właściciel chyba przesadził. Strasznie. Zaniedbany samochód mocno. BMW 635 CSI. Ja nie wiem, czy nie odeślemy tej fury z powrotem do właściciela, bo nie wygląda to dobrze, mówiąc delikatnie. Drążek kierowniczy, końcówka drążka kierowniczego, ok. I stukające zawieszenie i remont kapitalny. Okej. Okay. Taki remont kapitalny, tylko dwie części do wymiany? Zobaczymy. Kurde, nie wiem czy... Nie no, odpalić odpaliło, więc... Jedziemy. Aha. Nie mamy tu kontroli trakcji, trzeba uważać na gaz. Ale fura już jest tak zrujnowana, że... Dobra, test zawieszenia, to jest najważniejsze. O Boże! Dobra, podnieśmy tego złoma, chodźmy w tryb badania. Dawaj wyżej. Okej. Okay. No i zobaczmy, o co tutaj chodzi. O kur... Półoś widać, tutaj te tuleje do wymiany są, okej. Okay. Tam jeszcze coś. No i to są właściwie zbadane rzeczy, ale my możemy jeszcze badać dalej. Więc badamy. Sprawdź. Prawie wahacza. Ale wyszło, kurde. Ej, faktycznie to będzie remont generalny. Strasznie to wygląda. Zobaczmy, jeśli chodzi o właśnie... Jaką w ogóle chcę, żebyśmy to naprawili? Na ile procent? 41%, okej. Okay. To w sumie nie będzie aż tak dużo tych wymian. Mało też nie będzie. Ale żeby mnie w ogóle było stać na tą naprawę, to muszę sprzedać wszystkie zużyte części. Okej, okay. Co my tu jeszcze mamy? Chyba ta tuleja gumowa była, tak? Coś z nią było nie tak. W ogóle chyba wszystkie tuleje gumowe wypadałoby powymieniać w tak starym aucie. To też jeszcze mamy. W sumie widać, nie jest takie zardzewiałe, to od razu trzeba wywalać. Nie wiem, czy niepotrzebnie chyba cały hamulec ściągnąłem, bo tutaj chyba nic nie było takiego zniszczonego. Okej, okay. To mamy zbadane, sprężyna i... Podstawka jest ok, tam był tylko amortyzator do ogarnięcia. Dobra, idziemy na drugą stronę i tutaj też chyba będziemy mieli ten amortyzator, tak? Czy badaliśmy go? Nie badaliśmy go, ale ściągnijmy. I on był, a nie, on był 50%, także możemy go z powrotem zainstalować, dlatego że 41% to jest idealna. Idealny stan dla naszego klienta, więc chyba w porządku. Dobrze, jeszcze zobaczmy sobie, które tu tuleje. Nie, tuleje są ok. Tu jest coś w środku. O, tu jest ta tulejka malutka taka do wymiany. Ok, więc to wymieniamy. Ta tuleja gumowa 10% i możemy z powrotem już to instalować, bo chyba taką tulejkę nawet mam. Więc to i to. Już sobie tam wcześniej kupiłem na zapas. W ogóle jakie fajne takie opony w starym stylu. Dobrze to wygląda. Pasuje do tego auta. Dobra. Coś tutaj jeszcze chyba będziemy musieli jednak ściągnąć te koło. Nie, wydawało mi się, że coś jest nie tak, ale chyba nie jest tak źle. Wszystko wygląda tragicznie. No ale na razie tak zostawmy. Okej. Okay. Co tutaj mamy z przodu? Tu już widzimy, że mamy ten drążek. O kurde, co tutaj ze skrzynią biegu? O nie, no chyba jest w porządku. No, nic nie było mówione, żebyśmy ruszali skrzynię biegów. Tu widzę, że łożysko. Czy piasta to jest, tak? Ściągamy to.
Nie, no łożysko Piasty nie było takie tragiczne. Dobra, drążek. Musimy zdemontować i końcówkę drążka też. I to chyba będzie tyle, jeśli chodzi o przód. Kurde, tu wszystko wygląda źle, nie? Weźmy jeszcze tryb badania. Jak to BM-ki? Co tu dużo gadać? Mhm. O, tu już widzę. Jest tuleja gumowa do wymiany. Czerwona. I tu jest OK. I to mamy... Dobra, ściągamy wahacz. Wahacz jest w całkiem niezłym stanie, tak porównując do reszty samochodu. Ale kurde, widzę, że te tuleje były chyba w całkiem niezłym stanie. Tak, 49-49. Zmylił mnie trochę ten kolor. Zamawiamy wszystkie części. Powinno wystarczyć. Drążek kierowniczy. No i montujemy amortyzator. Szkoda, że właściciel tego auta nie chciał u nas odrestaurować całej fury. Ale jest jak jest, no już trudno się mówi. Dobra, to zaraz zainstalujemy. Jeszcze tutaj mamy łącznik. Łącznik w sumie był w kurde dobrym stanie, nie? Wyglądał źle. Okej, jeszcze tutaj zobaczmy przód. Zanim założymy koła, lepiej wszystko podomykać. To, co mamy do zrobienia w zleceniu. A resztą niech się martwi właściciel, nie? Okej, i czy coś tu jeszcze mieliśmy? Tu chyba jest ok. No i zobaczmy. Aha, tu jeszcze nam koła brakuje. Trzeba je domontować. Już wszystkie inne rzeczy porobiłem. Chyba. Teraz sprawdzimy. Okej. No i zobaczmy, jak wygląda nasze zlecenie. Fura. Dobra, jak chcą czymś takim jeździć, niech jeżdżą. Powinienem mieć jakąś opcję dla moich klientów, żeby możliwość całkowitego odrestaurowania samochodów, tylko musieliby najpierw mi wpłacić tak z 20 tysięcy złotych, zanim bym się wziął do roboty. Kurde, zlecenie takie sobie. Mało zarobiliśmy 300 stówek, znaczy 300, no ale czasami są takie mniejsze zlecenia, nie? Trzeba będzie w końcu ogarnąć ten bałagan i uruchomić dodatkowy podnośnik. Jest tutaj strasznie, no i wypadałoby jakoś odnowić ten warsztat, bo... Chociaż w sumie mi się podoba, taki klimatyczny jest nawet. Nie wiem jak wy co o tym sądzicie. No i jeszcze mamy tutaj, zobaczcie, całkiem nowy budynek wybudowany. Mogłem w sumie BM-kę temu typowi umyć. Może by to jakoś docenił? Jak myślicie? Mam tutaj myjnię samochodową. Ale tak, jeszcze dużo roboty przed nami. Zobaczymy, jak to będzie.